14 lutego marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela oraz rektor Politechniki Krakowskiej profesor Kazimierz Furtak podpisali finalną umowę na dofinansowanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Laboratorium, które stanie na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, będzie pierwszym ośrodkiem badającym technologie energooszczędne oraz komfort użytkowania budynków niskoenergetycznych na tak dużą skalę. Natomiast to laboratorium to będzie żywe laboratorium. Laboratorium, w którym będą normalnie pracować ludzie. Będzie to budynek tak zwany inteligentny, a więc pełna automatyzacja. Mało tego, będzie to budynek, w którym będą możliwe wymiany materiałów, wymiany elementów, ale właśnie po to, żeby na tym żywym organizmie można było wszystkie te parametry, które do tej pory były analizowane wycinkowo, żeby mogły być kompleksowo badane. Politechnika Krakowska, budując małopolskie laboratorium budownictwa energooszczędnego, przygotowuje zaplecze badawcze. Całe laboratorium, jego budowa będzie kosztowała nieco ponad 20 milionów złotych, w tym ponad 17 milionów stanowią fundusze europejskie, ale jest to jeden z pierwszych etapów dużego pakietu energooszczędnej Małopolski, który właśnie jest przygotowywany. Laboratorium jest istotne nie tylko z punktu widzenia regionu, ale i kraju, dlatego że jest pierwszym tego typu obiektem. Ma wielopłaszczyznowy zakres swojego oddziaływania, dlatego że podstawą do jego wybudowania była kwestia tak naprawdę wprowadzenia alternatywy badawczej, która mogłaby certyfikować, badać poszczególne produkty, a więc wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom przemysłu. Wdrożenie pewnych dobrych wzorców w tym laboratorium możliwi w dalszym zakresie czasowym, a więc w perspektywie tego 2020 roku, który nas obliguje do wprowadzenia standardu energooszczędnego, pozwoli na to być przygotowanym. Będziemy w stanie wtedy wdrażać konkretne, szczegółowe rozwiązania katalogowe, które będą stanowiły standard, a nie pewne nowum, o którym jeszcze dzisiaj ciągle w tych kategoriach rozmawiamy.